Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj taki, można powiedzieć, że trochę nawet, podcast, który zainspirowany został postem Patryka Spalińskiego. Patryk napisał tak: Dobra, liby, bo mi szczerze, zaczynają się nudzić te wasze wyrzuty o moim rzekomym nieróbstwie. Kiedyś będę startował na funkcje publiczne, więc taka spowiedź i tak mnie czeka. A więc. 1. Pierwszy raz pracowałem, mając 14 lat. Roznosiłem ulotki po lekcjach w gimnazjum. Nie wiedzą o tym nawet moi rodzice. Pozdrawiam mojego tatę, który czyta moje wpisy. 2. Pierwszą pracę w moim wymiarze pełnym, wymiarze godzin podjąłem, mając 16 lat. Odzieżówka. Do tej pory nie otrzymałem wynagrodzenia. Wtedy zrozumiałem, że coś z tym wolnym rynkiem nie jest tak i korwin pieprzy głupoty. 3. W wieku 18 i 19 lat pracowałem w McDonaldzie i odzieżówce Martes Sport. Fajne doświadczenie, które mocno ukształtowało twardą dupę. 4. W wieku 20 lat pracowałem przez kilka miesięcy w prywatnej firmie planującej światłowody. Gdyby dali mi umowę, to popracowałbym dłużej uśmieszek. 5. Mając 20 lat, odbyłem praktyki w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w Departamencie Mieszkalnictwa Społecznego. Najlepsza robota w moim życiu. 6. Od czasu praktyk robią zlecenia dla osób fizycznych w branży planistycznej. Głównie zlecenia wspomagające pracę doświadczonych planistów. Zawsze kilka stów wpadnie. Co tu się odjebało? Z całym szacunkiem dla Patryka, ponieważ nie ukrywam, że Spaliński jest bliski moim poglądom, ale. Mamy tutaj jakiegoś randoma, który musi na Twitterze tłumaczyć się ludziom z tego, że pracował. I jak dokładnie pracował? Mało tego jeszcze, żeby było zabawniej, w komentarzach jest jechany, że <laughs> Robol, co jest z tymi wolnościowcami? I tutaj od razu zgaduję, że doktor napierała mnie poprawi, że nie, nie wolnościowcami, bo oni nie mają nic wspólnego z wolnościowizmem, według mojej opinii no niestety mają. Problem w tym, że ich wizja na temat liberalizmu jest wypaczona i mamy tego efekty. Bo nie wiem, czy wiecie, ale liberalizm od łacińskiego liberalis, wolnościowy, liber, wolny, to ideologia i kierunek polityczny, według którego wolność jest nadrzędną wartością, a polega on na charakterze indywidualistycznym. To znaczy, uwaga, shocker, człowiek powinien być jednostką samowystarczalną. To znaczy, że sami ojcowie liberalizmu, m.in. tak się składa, że Adam Smith, wierzyli bezgranicznie w maksymę, którą już powtarzam od dłuższego czasu w swoich materiałach, którą mówił m.in. Paweł Starsu, Włodzimierz Ilicz-Ulianow, czyli kto nie pracuje, niech też nie je. To m.in. oznacza bardzo prostą rzecz, że człowiek powinien sam siebie utrzymać za wszelką możliwą cenę. To również niestety wykreowało dzisiejszy koncept przymusu ekonomicznego, gdzie tak naprawdę człowiek musi podjąć jakiekolwiek zatrudnienie, w przeciwnym razie po prostu zdechnie z głodu. Dzięki dzisiejszemu kapitalizmowi jest niemożliwym stworzenie samowystarczalnej jednostki oraz jej pola działania, żeby całkowicie niezależnie przebywała z daleka od społeczeństwa. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ obojętnie, czy patrzymy na koncepcję pracy komunistyczną, chrześcijańską, czy nawet liberalną. Jakiekolwiek produktywne zatrudnienie i wytwarzanie pożądanych dóbr jest traktowane jako pożądane, mające aspekt pozytywny. No, chyba że jesteś jebanym Lipkowskim kucem, wojownikiem klawiaturowym. Ponieważ w tej subkulturze okazuje się, że tak naprawdę nie wystarczy samoutrzymywać siebie bądź też swoją rodzinę, trzeba jeszcze podjąć pracę, która daje ci sukces. A co to jest ten sukces? To jest najlepsze. Nikt nie wie i nikt nie może nawet zapytać, ponieważ jeśli pyta, to już jest frajerem. A najlepsze, że takie teksty zarzucają ludzie, którzy widzimy, między innymi po aktywności ich kont, że są praktycznie całodobowo dostępni, a zatem nie mają jakichś palących zajęć, na przykład uczciwej roboty do roboty i dlatego mają okazję cały Dzień Boży sławić wielki, wspaniały, wolny rynek i paróweczki. A co ciekawe, koncepcja liwkowskich prestiżowych prac całkowicie się różni od koncepcji normalnego społeczeństwa, ponieważ według czarankowskiej Olgi oraz danych CWS-u, najbardziej prestiżowym zawodem w Polsce jest, uwaga, uwaga, strażak. Dalej mamy lekarzy, pielęgniarki, opiekunów medycznych, profesorów. I żeby było jeszcze zabawniej, osąd polskiego społeczeństwa aż tak bardzo się nie różni w stosunku do osądu społeczeństw z Europy Zachodniej. Oznacza to, że społeczeństwo wychodzi z założenia, iż najbardziej prestiżowa, godna szacunku oraz poważania praca to praca, która przyczynia się bezpośrednio dla dobra społeczeństwa. Biorąc też pod uwagę, że na szarym końcu właśnie znaleźli się adwokaci, biznesmeni, przedstawiciele wielkich korporacji, mogą tutaj śmiało wysnuć teorię, że ci tak zwani zadeklarowani liberałowie tak naprawdę są po raz kolejny lustrzanym odbiciem społeczeństwa i wierzą w totalnie odwrotne ideały, które są według mojej skromnej opinii wypaczeniem. Paradoksalnie rzecz ujmując, normalny człowiek podąża za liberalną ideologią, zakładającą, że każdy człowiek, który się samo utrzymuje i mało tego jeszcze przyczynia się do rozwoju lokalnej bądź też szerszej społeczności, jest godzien prestiżu i szacunku. Tymczasem piwniczak libek kuc wolnościowiec wychodzi z założenia, że największy prestiż generuje jakikolwiek zawód, który generuje szerokie zyski dla samego siebie. Pokrótce rzecz ujmując, typowy piwniczak ma w dupie społeczeństwo. Wychodzi z założenia, że jeśli przyjdzie do pracy w garniturze, to jest to dobra praca. Jeśli w pracy tej zarabia miliony, nawet kosztem innych, to jest to bardzo dobra praca. Biorąc także pod uwagę, że większość tych, tzw. zwanych liberałów zadychę, wychodzi z założenia, że społeczeństwo ma strukturę piramidalną, gardzą wszystkimi na niższych szczeblach. Co ciekawe, w ich przypadku można jeszcze zaobserwować tak zwane bóle fantomowe, to znaczy oni nie mają jakiegoś prestiżowego zajęcia, nie są prezesami korporacji, nie posiadają jakichś szeroko pojętych biznesów. Tylko żyją w piwnicy rodziców na maminym garnuszku. A zatem co? A zatem przede wszystkim stara dobra projekcja rzeczywistości, ponieważ nie mają zielonego pojęcia, jak wygląda normalne dorosłe życie. Kiedy musisz utrzymać siebie bądź też siebie i całą swoją rodzinę. Oraz kompensacja. Innymi słowy, nadbudowanie sobie. Jakby ucieczką do przodu swoje braki. Na zasadzie, że no teraz, to, to nie są za bardzo jakimiś tam prezesami korporacji, nie walą frajerów itd. Ale w przyszłości to na pewno będą. A zatem co? A zatem już zachowują się jak taki wielki biznesmen, Janusz Prywaciarz z 50 zł w kieszeni, dla którego kupienie paczki chrupków oraz nie na promocji, urasta do miana poważnej inwestycji na miarę kupienia korporacji. Pokrótce, tak, ci ludzie nie mają zielonego pojęcia o normalnym życiu. Owszem, nigdy w życiu na nic nie oszczędzali. Tak, przede wszystkim twoim celem jest utrzymanie swojej własnej dupy oraz twojej rodziny. Dokładnie, w tym celu wszystkie chwyty są dozwolone, oraz trzeba podjąć jakąkolwiek pracę, aby to wykonać. Jak już wspomniałem, przymus ekonomiczny skutkuje tym, że jeśli nie będziesz miał pieniędzy na opłacenie opłat, na opłacenie jedzenia, czy też podstawowych rzeczy dla Ciebie, Twoich dzieci, Twojej rodziny, to guess what? zostaniesz eksmitowany, zostaniesz pozbawiony swojej własności prywatnej, a wspólnota mieszkaniowa, gazownia, czy też wodociągi to nie jest twoja matka, która uwierzy w bajki, że na serio za następny rok pójdziesz do pracy, bądź też założysz firmę i będziesz zarabiać miliony na paróweczkach. Tylko jeszcze przez ten rok ci musi dać spokój. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Wprawdzie jesteś dorosłą osobą i potrafisz samodecydować o sobie, ale Twoja ścieżka kariery jest zróżnicowana tylko i wyłącznie o oferty pracy lokalne, które są aktualnie dostępne. I nie, nie będąc osobą omnipotentną nie mogłeś przewidzieć tego, że ktoś Cię przyjmie, bądź też nie, bądź też mogłeś zdobyć kiedyś tam jakieś doświadczenie czy też wyszkolenie, żeby teraz podjąć taką, a nie inną pracę. Podejmujesz to, co jest aktualnie dostępne. Jeśli myślisz, że kasjerka w Biedronce świadomie uczyła się tyle lat, żeby wreszcie stanąć za kasą i sprzedawać Ci salceson, to jesteś infantylny. Jeśli natomiast myślisz, że jest tam, gdzie jest, przez swoją głupotę, nieuctwo i to, że w ogóle jest ścierwem, to jesteś debilem. Normalni ludzie wychodzą z założenia, że każdy, powtarzam, każdy, który podejmuje pracę, obojętnie jaka by nie była tylko i wyłącznie po to, żeby utrzymać siebie i swoją rodzinę, bez względu na swoje wykształcenie. Pochodzenie znajomość tematu jest bohaterem i takich bohaterów na co dzień mijamy po drodze. Dlaczego jeśli jakiś szczyl, ścierwo czy inny hejter internetowy wypomina ludziom, że pracowali tam, a nie gdzie indziej, jeszcze żeby było śmieszniej, nigdy samemu nie musząc utrzymać swojego gospodarstwa domowego. To robi sobie po prostu wystarczającą reklamę pokazującą, że nie tylko nie zna życia, ale też nie warto w ogóle mieć z nim nic do czynienia i nie warto też go brać na serio. A zatem podsumowując, tak twierdzę, że spaliński nie powinien w ogóle się tym przejmować, tak samo jak inni ludzie nie powinni się tym przejmować, a najlepiej jedyne co powinni takim wypierdkom napisać, to to żeby zamknęli mordę i się nie odzywali. Bo ją na maminym garnuszku. Nie wspominając już nawet o ich skrzywionej projekcji społeczeństwa. To tyle na dziś dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam Was w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego Patronite. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, macie taką okazję. Jeśli chcecie podesłać temat, też możecie. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do następnego. Hej hej.